powiem tak, że się topię. Byle co. Posmarowałam się SPF-em na nogach, rękach i na twarzy, ale i tak czuję, że się topię. Gdzieś ona tutaj szuka trafki, nie trafki. Gdzieś. A co byś chciała? Aciu. Pani chce? Szukaj, co szukamy? Ma paciczka. Gryziu i ucieka. Zabrali prąd, a ona tu mi się obszczekuje, na tej nie widać. Nie, nie widać. Co ty tam rzuciłeś? Ale Jessie to zamierza. Ale moje dwa zdjęcia się buntują i nie chcą się przesłać. A na razie jesteśmy między. Przerwa między burzami była jedna i może przyjść druga. Ja pracuję. Alpakie i inne przygody. Guys, próbuję zrobić miniaturę, która się zawiesiła i chyba lepiej przez telefon. Próbuję przesłać wam urywek, jak robiłam miniaturę i zdjęcia Google się zamoliły. Facebook ma zawiesinę i wszystko się zawiesiło, pomimo że mam swoje LTE, gdzie dzisiaj dostałam 500 giga, 500,93 giga. Nie pytajcie, jak to się stało. I chwilę temu pisało, że przesłanie mojej nagrania ekranu pisało 2 dni, 10 godzin i 50 minut. Takie what the f... What? Zobaczymy, czy się teraz szybko prześle, chyba że zależy od tego, że nie mam zasięgu na LTE. Zostałam bankierem. Ej, w ogóle wyszłam, żeby strykać zdjęcia chmurką, ale nie załapałam. A z drugiej strony mam pole, gdzie są po prostu mgła jest. Normalnie różowe niebo. Idziemy przez drugą stronę. Mam przyciemnia. Takie różowe. Różowe niebko. Niebo. Ja powiem wam, że byłam jeszcze na rowerze, a tak mnie gryzą od tamtej pory komary i kochickie muchy, że nie wiem. Ja idę do domku umyć się, meczyk i chyba zapiski i spać. Tu. Ja sobie tak przejdę. Powiem tak, pogoda do bani. Ponoć mają być mocne wiatry. To się nigdzie z domu nie wyrywa. To za urazi. O, materię trzeba naładować. Ja chyba pochowam ubrania, które leżą mi od kilku dni. No ja mam tak, że robię kubkę, a później zbieram wszystko razem. Chowam wszystko razem. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Zrobię sobie wyzwanie, ile uda mi się przeczytać, chyba w ciągu godziny znowu i
Będzie kolejna raz fala. Jeszcze nie skończyłam. Jestem w połowie. Właściwie na rozdziale 23. 16 rozdziałów do końca. I mam w planach kupić Suszę i Niebo. Znaczy chcę przeczytać całą serię i zobaczyć, czy mi się spodobają następne tomy, bo na razie czyta mi się dobrze. Mam jeszcze w Empiku do kupienia drugi tom Noce za nocami. A miało być jak w bajce, czy coś takiego. I Balickiej. Drugi tom reguł pożądania. Balicka tam mieszka od roku. Od około roku Balickiej ta książka mieszka. Właśnie ostatnio mi przyszło, że kupi 2,40 i była w promce. Ja nie macie czego, ja myślę sobie, nie macie czego wysłać mi na mailu. Prawie sobie wyzwanko godzinnego czytania. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Podsumowanie czytelnicze, wyszło mi 50 stron, czyli takie 4 rozdziały, znaczy 5, bo od 23 do 27, czyli 3, 4, 5, 6, 7, no 5 wyszło. Jestem troszeczkę na 28, takie dwie strony, troszeczkę za 28. Nawet nie wiem, a chyba go dokończę. U mnie tak brzmi, że katastrofa. Pada brzmi, więc no, ja sobie dokończę ten rozdział i będzie git. Pada brzmi. Czyli sezon burzowy uważam za rozpoczęty od wczoraj. Nie pytajcie, co robią te taśmy. One to będzie gałąź usuwana. Kolejny reading. Wyszło mi kalkulatorem 75 stron, ale liczyć mi się samemu nie chce. Książka się kończy na 317 stronie, a jestem na 242. Może dzisiaj ją skończę. Nigdy tak szybko nie kończę. Znaczy są wyjątki, to wiadomo. A ja sobie zapisuję, ile czytam. Chodzę z refleksjami po fali i wam tutaj wstawię w którymś prawym albo w lewym rogu screena, ile dają mi ostatnie rozdziały. Fala pokazuje ten, że jeśli jest kryzys, to nie powinno się ludzi po prostu oceniać. Czy po prostu powinniście się dogadać w sytuacjach kryzysowych. Bohaterowie się niby raz dogadują, raz nie. Ale koniec końców dostajemy wiadomość. Koniec końców dostajemy. Dostajemy chamski list i... No, żeby je... No, nie będę tu mówić, ale po prostu pewna decyzja, która pozostaje Elvisa do refleksji. Elvisa można nazwać takim gówniarzem? Nie, to za mocne. Takie bardziej to na niego dopychują, ale gówniarz też by pasował, chociaż nie wiem. I tutaj on raczej po prostu się wywyższa, wiecie, ta Bugatta Villa, coś, brak nauki. Mało wie o życiu. Tylko ma gościa, który u nich pracuje i zamiast po prostu nauczyć się być, no przez jakiś czas pokazywał, że był inny i ogólnie tutaj dzień, łącznie mamy dni po tsunami. Po tsunami mamy dni łącznie 34, więc jeszcze są dwa tomy, susza i niebo. I tutaj beztroskie wakacje zamieniły się w klęskę żywiołów na całym świecie. Cię pokazuje, jak przetrwać, jak walczyć o jedzenie, przetrwanie głównie. Że choroba, że pomimo właśnie stan zdrowia też jest ważniejszy i powinno się właśnie znaleźć miejsce bezpieczne. I widać, że Paris i Sydney nie znalazły tego miejsca u Elvisa, zauważyłam. Przy tym była też w ostatnich rozdziałach awantura Sydney i Elvisa. Awantura o malutkiego chłopca, który po prostu nie rozumiał angielskiego, więc był problem. To co odbyka Anglików sobie, no. Tu dostajemy też pierwszą dwa zauroczenia bohaterki chwilowe, bo jedną poznajesz w szpitalu, ale chłopy próbują namówić do wypłynięcia z nią na inną wyspę, ona powiedziała nie. A drugie to Elvis, ale tutaj Wayan mówił, żeby na niego uważała. I Wayan jest taki klasyczny, tradycyjnie rodziny balijskiej.
Przez to jego wyobrażenia o szczęśliwym właśnie, o szczęśliwym. Mistrzostra przeszkadza. Chodzi o to, że nie może wyznać, w obecnym świecie na Bali nie ma równouprawnień do osób nieheteromatywnych. Jak heteromatywni, tak można nazwać. I dlatego Allen po prostu nie chciałby się przyznawać rodzinie. Ze względu na po prostu tradycję, na przykład po prostu odrzucenie przez środowisko zarówno rodzinne, jak i te. I dostajemy tu po prostu 16-latka, czyli Elvisa, 15-letnią Sydney i 8-letnią Paris, która po prostu bardzo dramatyzuje. O, to jest ciekawe, ona ma spiny z Elvisa, ale dobre, porównując jej siostrę do Elvisa. Elvisa i jej siostry. I tutaj były różne rzeczy i to prawie rozśmieszyło mnie jeden tekst, mnie rozśmieszyło, jak oni się jeszcze byli pogodzeni. Oni byli w samochodzie. To było śmieszne. No i też mieli spotkania z innymi bohaterami, z książkami drugoplanowymi. Były tutaj dwie niemki, które, wiecie, wrobiły w bambułko, czyli po prostu niby poncz z czymś, niby taki poncz, ale nie było po smaku było widać, że to jest coś złego, ale po smaku było czuć, znaczy. I tutaj mamy te różne historie innych osób, to się wrzuciły. Właśnie te niemki i ten gościu, któremu siostra rozbiła głowę. Były historie, to były dwie inne i oni właśnie chcą znaleźć ten, nie to jest, to było w... Czekajcie, nie mogę tego znaleźć. Była też ten, właśnie próbowali auto odzyskać, a wyszło, że mieli dwa. To było tak. Chłopak naparł się na nią całą ciałem, a wtedy z jej gerby uleciał jęk, zatopiła dłoń w jego włosach, on całował ją, ściskając udo między jej nogi, obudziły się w niej uczucie, które nigdy by nie podejrzewała. Ogień, energia pragnienia. Gdy na chwilę przestali i świętować, Ewi spojrzał na jej sukienkę, jakby chciał zdjąć się samym wzrokiem. Pokręcił głową z niedowierzaniem. Gdybyśmy byli teraz w domu. Przerywnik. Sydney rzuciła okiem na nowe okno. Nie ma mowy, księżniczko, uśmiechnął się. Nie pozwolę ci, żeby pierwszy raz był w samochodzie. Żeby twój pierwszy raz był w samochodzie. Poza tym nie mam przeznaczenia. A w domu. I to mnie rozśmieszyło. Właśnie chodziło o domek. On takie. To ja mu różnie otrzeźwiła. A w domu mamy. Tutaj jest tekst, jest taki, skąd wiesz, że to mój pierwszy raz? Wystarczyło posłuchać, jak gadasz o drugim, właśnie o tym Claytonie, czyli tym gościu, co pomagał. Mruknął, po czym znowu ją pocałował, jakby nie mógł się nasycić. Sydney nie miała nic przeciwko, sama marzyła o tej chwili od dawna. Raz nawet o niej nie ma, chociaż nigdy by do tego się nie przyznał. Clayton nie był durniem, powiedział po chwili. Był głodny, to bo nie poleciał, zapomnij o nim. I mnie akurat końcówka, ostatni akapit z 34 na pierwszy akapit z 35. To akurat mnie rozśmieszyło. Też się troszeczkę śmiał, ale bardziej dawało refleksję, że ludzie nie powinniśmy oceniać ludzi pochodnie po zewnętrznej części, ale po wewnętrznej. Zewnętrzną i wewnętrzną część, a nie samą zewnętrzną. Bum. Wszystkich książkarz, nie dawajcie swoim młodszemu rodzeństwu książek. Mówię, ma tutaj dylemat, nie wiem. Chciała zacząć czytać serię od pierwszego, drugiego tomu. Co się chowasz? To dziecko wsadziło mi tego popa. On sobie mieszka tu, na Enoli Walickiej. Nie ma, Giro ma mieszkać na Walickiej. Pilnujesz Walickiej, nie ma na to mieszkać tak. Ty co się śmiejesz? Pod kołdrą mieszkasz. To dziewczyn pokazuje, nie wiecie co pokazuje pod kotem. Przestań! Pani! Oddawaj książki! Nie!
Ja wam powiem tak. Ja sobie coś siedzę, coś tam piszę czy coś i nagle mama: Blanka, możesz jechać do pracy, ja. Kiedy? Ona mówi mi takie, ja. Ja tu jedna wiadomość, druga, trzecia, czwarta. Że pomimo tych utrudnień jednak będę pracować. Część wakacji wykorzystałam dla siebie, między innymi te alpaki właśnie. W niedzielę chcemy jechać do fabryki wody. Przeczytałam właśnie w tym miesiącu skończyłam falę i chciałam jeszcze dwa tomy kupić, ale na razie nie wiem, czy zacząć Więzień bez stron, czy Noce za nocami. Ja wam pokażę je. O, tu książeczki, które mam, Noce za nocami. Polską wojsłówkę. I Holly Black. Ja przeczytałam Okrutnego, bo w szkole mamy. I raz mi się poprawiło tym żółtym zakreślacem, a pani z biblioteki nie była zła, a się dziwiam. I tutaj opis jest w środku, a tu mam nawet wybrany kod. Wiem. Ja jeszcze wiem, że jest drugi tom. Jak ten drugi tom kupić? O, kogoś ma 24 lata. Git, happy day. Ma jakiś smutaszek. Nie ma na biurku. Czego ty chciałeś? Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me. Także więc, moi drodzy, ja zakończę tego 3-dniowego vloga. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapeczkę, subiczek z dzwoneczkiem i komentarzyk. Wpadajcie też na moje inne media społecznościowe. I do was pytanko, czy wam się podobają reading vlogi. Jak coś, to dajcie znać. Nieważne gdzie, ale dajcie znać. Gdyż to jest mój drugi vlog z czytaniem, może nie wiem, już kojarzysz, ale taki wiecie, o co chodzi, że więcej czasu poświęcam. Więc widzimy się, słyszymy gdzieś tam. Do następnego razu. Pa!